No cześć wam, witam was w piątym vlogu. Na dzisiaj pojedziemy sobie na siłownię wreszcie. A siłownie są otwarte już właściwie od tygodnia. A i pokażemy dzisiaj wam właściwie od praktycznej strony medalu, jak to wygląda już od środka. U mnie natomiast pada posiłek przedtreningowy, intralech, trochę węglowodanów, zresztą zaraz wam pokażę. You know I've been thinking about this all day. Got that table for two saved in our names. Troll 15 on first, get to your place. You know I've been thinking about this all day. No cóż. Bywa i tak. U mnie, jeżeli chodzi o posiłek przedtreningowy, to wbija się arbuz, wbija się trochę orzecha i wbija się banan. Na takie dni jak teraz, kiedy mamy tak wysokie temperatury, to nie widzę innej opcji niż spożywanie posiłków, które są chłodne i lekko strawne. A zdecydowanie arbuz, banan, trochę orzecha popite lechem, przynajmniej dodatkowym hipertonikiem, trafia do mnie przed treningiem idealnie. Ale to już, o tym sobie już też pogadamy na siłowni. Wszystko w pośpiechu, przywitaj się. Hejo! Dobry. Gdzie jedziemy? Na wyborze cię, nad morze. Może być? Może być. Wiesz, jak ci wychodziłam fajnie samochodzik? No jest bosko, powiem szczerze, że bez klimatyzacji teraz się poruszać to jest... Zagrzany tyłek na maksa. Mam nadzieję, że będzie cokolwiek słychać. Tak więc w tym momencie pokazałem wam moją rozgrzewkę. Roluję wszystkie dziady, które są spięte. Następnie polepszam zakresy ruchomości w stawach, czyli otwieram wszystko, co się da, żeby dojść do wzorca, który dzisiaj będzie. Dzisiaj mamy w planie przysiad ze sztangą nad głową. Następnie aktywuję sobie brzuch, łopatę, całą obręcz barkową. No i przechodzę do ćwiczeń głównych już w tych wzorcach, ale samą sztangą, ewentualnie PCV-ką po to, żeby ten wzorzec po prostu odtworzyć. I teraz faktycznie bierzemy się za trening główny. Stara na personała. Ktoś musi zarabiać, nie? A propos, jeżeli tam będą materiały, czy nie będzie? Będą. Kiedy? Kiedy? W swoim czasie. W swoim czasie. I'm dead. Whether you're ready or not.
przy okazji rozgrzewka rozgrzewką, ale zobaczcie, co się dzieje z tyłu. Co możesz powiedzieć swojej podopiecznej? Super, ekstra, naprawdę bomba, super człowiek, po prostu lepszej w życiu nie spotkałam, już nie widok. W przypadku osób, które mają też dosyć długie sesje treningowe, bo moja zajmuje czasami dwie, nawet trzy godziny, to nie wyobrażam sobie, żeby nie spożyć jakiegoś dodatkowego paliwa, co by baterię uzupełnić. I w moim przypadku wpada właśnie taki hipertonik ala Lech. A jestem po pierwszym ćwiczeniu i pierwsze ćwiczenie i drugie najczęściej są ćwiczenia główne, które wykonuję na treningu i są dla mnie po prostu najcięższe. Choć to jest czwarty trening w tym tygodniu. I teoretycznie ma być najlżejszy, a nie jest. Nie wiem, czy to dobrze, czy nie. Drugie ćwiczenie u mnie w planie, to jak właśnie widzieliście, są to push pressy. To jest o tyle przekichane ćwiczenie, że trzeba dużo energii generować z poślada. To jest kurwa ciężkie. Tak po prostu. I jeszcze jakbyście pytali, czy dużo jest osób na siłowni, to oprócz tej damy, która się właśnie tutaj przechadza i drugiej damy, która ją trenuje, to właściwie nikogo tutaj nie ma, więc siłownia jest tak naprawdę jak dla nas. Marzenie po prostu. Z nowości, które zostały tutaj wprowadzone, to po prostu trzeba dezynfekować sprzęt, ale czy to nowość? To trzeba faktycznie robić przed tym całym zamieszaniem, więc raczej normalna sprawa. O czym mówimy? O dezynfekcji sprzętu. A tak, to musicie robić. Ponadto dezynfekujemy sprzęt zaraz na wejściu i tak naprawdę to są główne obostrzenia. Trzymamy dystans 2 metrów i to tyle. I możecie dalej już przyjść i się tutaj z nami bawić. W swoim planie treningowym uwzględniam również takie ćwiczenia na drążkach czy poręczach, po to, żeby ta jednak myśl przestrzenna była troszeczkę lepsza. Czy są lepszą alternatywą niż ćwiczenia siłowe? To mi się sprzeczą, w zależności od tego, jaki kto ma cel. W moim przypadku skupiam się raczej na dwuboju i takie akcesoria jak podciąganie na drążku czy dipy na poręczach robią naprawdę robotę. Dzięki właściwie takim ćwiczeniom, jak to kółko, czy praca na prostowniku grzbietu na GHD, które widzieliście, mogę nazwać raczej ten trening funkcjonalnym, no bo jednak ma przełożenie na nie tylko na ciężary, ale też na życie codzienne i takie akcesoria wrzucam właściwie co trening, a trenuję 4 razy w tygodniu. I właśnie z takich elementów składa się każda moja jednostka treningowa i jednostki, które programuję dla moich podopiecznych. Mamy elementy rozgrzewki, mobilizacji, uruchamiamy się. Rozwałkujemy wszystkie dziady, które są pospinane, następnie wykonujemy ćwiczenia główne, jakieś akcesoria funkcjonalne albo prerehabilitacyjne i się uspokajamy, no bo być w gazie i wychodzić w gazie zaraz ze siłowni to jednak nie jest nic dobrego, a uspokoić się, wyciszyć, uspokoić to tętno daje naprawdę mega, mega robotę, a ten element chyba razem z rozgrzewką jest najczęściej pomijanym elementem tutaj na siłowni.
Słuchajcie, klub, który widzicie za nami i klub, na którym dzisiaj trenowałem, to jest klub 9.0 Nowosolna, Fit Fabric, natomiast Fit Fabric oferuje 18 klubów. Być może w którejś serii tutaj przejedziemy się w sumie po... Wszystkich, no. Zrobimy testy. W tym momencie jestem tak głodny, że nie będziemy dalej nagrywać. Czas na zasłużonego burgera. Why can't we be friends? If it's so much easier before we got a feeling set and I can't pretend that it's easy. Gdyby ktoś faktycznie nie pomyślał o tym, że my promujemy jakąś taką dzikość w tych systemach żywieniowych, że sobie można bardzo dużo pozwalać na tego typu jedzenie. Nie. My raczej jesteśmy bardziej zdroworozsądkowi. Taki fast food jak najbardziej może mieć miejsce raz, dwa razy w miesiącu, ale też bez przesady, no bo jak to, co tutaj leży, ma te 1400 kalorii, a moje zapotrzebowanie jest w granicy 2,5, no to codziennie bym sobie już na to nie bardzo mógł pozwolić. I used to be so close to you. What's a buddy supposed to do now? Cause I can't pretend that it's easy. Why can't we be friends? We used to be thick as thieves hanging every night. Man, I miss those days. God, I miss those times. Then something changed, it got weird and we don't know why. We can't talk about what we're thinking now. All I really wanna do is hang out. Voicemail told me busy now. Well, I know. Słuchajcie, najgorsze co właściwie można zrobić po tak obfitym posiłku, to chyba usiąść albo wracać do samochodu, leżeć, etc., etc. Ogólnie zaspać. My zdecydowanie po takich większych posiłkach wybieramy jakąś formę różnego spaceru, aktywności. Natomiast nie ma to na celu jakiegoś filmowanego spalania zjedzonych kalorii, tylko raczej po prostu kwestii prozdrowotnych, tego, żeby się dobrze czuć, a nie czuć się przede wszystkim o spole. Przyjedzonym, pełnym. Why can't we be friends? It was so much easier. Before we got a feeling set, and I can't pretend that it's easy. Why can't we be friends? I used to be so close to you. What's a buddy supposed to do now? Cause I can't pretend that it's easy. Why can't we be friends? It makes sense cause we probably got too close. I am sorry for not being more careful. But tell me the problem, we're finally feeling new. I was free around you. Tak właśnie wygląda nasz dzisiejszy dzień. W sumie wpadły jeszcze zakupy do tego marketu i to jeszcze w tej serii vlogowej na pewno wrócimy, żeby pokazać wam nasze tipy. Jakieś fajne produkty z Biedronki, Lidla i innych marketów. Tak, i dobre makroprodukty, które naprawdę sprzyjają naszej diecie. Bardzo fajnie. My dzisiaj jeszcze trochę poplanowaliśmy nasz mały kącik działkowy. Dlatego mam nadzieję, że jakiś vlog z tego też powstanie. Let's go. Let's roll. Aha. I'm about to take you there. Lightning like Steve McQueen. I'm in the fast lane when the light turns green. Oczywiście padła nam bateria, jak byliśmy jeszcze na mini, a zawsze się musi coś zdarzyć w tym vlogu. Natomiast jak tam byliśmy, to nasza nas taka bardzo ciekawa myśl, że świetnie dbamy o nasze samochody, czyścimy, myjemy, sprzątamy, poświęcamy na to bardzo dużo czasu. A nie potrafimy tak naprawdę włożyć odrobinę wysiłku i zadbać tak samo o nasze zdrowie, o nasz organizm. Dziękujemy Ci za to, dziękujemy Wam za to, że oglądacie ten materiał właściwie do końca i subskrybujcie ten kanał, jeżeli było to dla Was w jakiś sposób ciekawe i wartościowe. Dawajcie łapę w górę i do zobaczenia w kolejnym
Vlogasia. I felt like me around you.